ważne jest to pozytywne wzmocnienie, ważne jest docenienie, zauważenie każdego efektu twojej pracy. Jeśli wykonałeś coś dobrze, brawo, dobra robota. To jest na przykład wypowiedzenie słowa udało mi się. Nie, nic ci się nie udało, ty się czegoś nauczyłeś, ty coś wypracowałeś w sobie. Nie wiem o dziwo dlaczego, ale bardziej to na nich działa niż kasa na tablicy. To jest akurat fenomen, którego ja nie rozumiem. Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu. Jak to się w ogóle stało, że założyłam swoją firmę i skąd w ogóle na to pomysł? Wszystko zaczęło się tak naprawdę u mnie w 2010 roku, kiedy to po boju po różnych firmach zastanawiałam się, co ja chcę robić. Mniej więcej jako już 10-letnia dziewczynka oznajmiłam mojemu tacie, że ja jak będę dorosła, to będę mieć swoją firmę. Problem był tylko taki, że nie wiedziałam, co to będzie i czym ta firma się będzie zajmować. Czy to będzie firma produkcyjna, czy to będzie firma usługowa, czy to będzie firma stricte sprzedażowa. I tak za radą mojego taty, tak w sumie skakałam po różnych firmach i sprawdzałam, w jaki sposób ludzie zarabiają pieniądze. Jak to wygląda, że te pieniądze się generują? Jak to wygląda, kiedy generują się na usługach w restauracji? Jak to wygląda, kiedy ktoś sprzedaje nieruchomości? Jak to wygląda, kiedy się sprzedaje bezpośrednio i pośrednio? I tak w 2010 roku trafiłam do jednego z największych call center, to było call center Intergalactica, gdzie zatrudniłam się na stanowisku telemarketera. Wydawało mi się to wtedy już o tyle proste, że wiedząc, że sprawdziłam się jako sprzedawca przy sprzedaży bezpośredniej, to sprzedaż przez telefon wydawała mi się czymś banalnym, bo przecież klient mnie nie widzi, nie patrzy na mnie i tak naprawdę mniej mnie to stresuje. No i chyba poszło mi całkiem... Proszę? Nie stresuję? Nie stresuję. Przez telefon właśnie nie stresuję, bo klient mnie nie widzi. Miałam takie poczucie, że mam trochę większą kontrolę nad tym, co robię, jak robię, co do niego mówię, tak? I tak przez najbliższe 2 miesiące w tej firmie zostałam najlepszym sprzedawcą dla klienta biznesowego i dostałam propozycję awansu. Awans miał polegać na tym, że miałam objąć już istniejący zespół 15 telemarketerów i miałam nauczyć ich sprzedawać, czyli miałam ich nauczyć tak naprawdę tego, co już sama robiłam i robiłam to dobrze, więc wydawało mi się wtedy, że to jest takie w ogóle proste, no bo przecież skoro ja to umiem, to potrafię, to ja też tego nauczę ich. No i tu pojawiły się pierwsze schody. Nie wiedziałam tak naprawdę, czym się je zarządzanie, na czym to polega, na czym polega rola menadżera, kto to jest menadżer, na czym będzie polegała moja rola. Oprócz tego, że wtedy wydawało mi się, że muszę trochę też stróżować, czyli pilnować, żeby wszyscy przyszli na czas, mieli o odpowiedniej godzinie przerwy, no to jeszcze musiałam prowadzić zebrania tym ludziom, musiałam ich motywować do pracy. To dla mnie był też wtedy szok. Nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ktoś przychodzi do pracy i nie jest zmotywowany. Dlaczego on nie chce sprzedawać? Dlaczego on nie jest zaangażowany? Ci z Państwa, którzy macie już w tym momencie swoich handlowców, pewnie też czasem zadajecie sobie takie pytania. Dlaczego moi handlowcy nie chcą zarabiać więcej? Dlaczego moi handlowcy codziennie nie są zaangażowani? To było dla mnie wtedy coś, z czym nie potrafiłam sobie poradzić. No ale przez te pierwsze miesiące gdzieś tam szukałam mnóstwo odpowiedzi, pytałam starszych menadżerów, w jaki sposób oni to robią. Jeździłam na szkolenia, wtedy się zaczął mój maraton po prostu pochłaniania wiedzy, czytania książek, po prostu wszystko, co wpadło mi w ręce, pochłaniałam jak gąbka. Bo nie odpuszczałam. Tak jak byłam zdeterminowana i chciałam być najlepszym sprzedawcą, tak teraz chciałam być najlepszym menadżerem, mimo że wtedy byłam najmłodszym menadżerem w firmie. I tak przez 2 lata wypracowywałam sobie model, który teraz wdrażam w swojej firmie, którego uczę swoich liderów, którzy prowadzą swoje zespoły oraz firmy, które z nami podpisują współpracę partnerskie, to ja do nich jeżdżę i pokazuję im tak naprawdę pigułkę. Co powinno się znaleźć, jakie powinny być elementy w zespole, powinny się pojawić, aby zespół był skuteczny. Bo moim zdaniem bez żadnego z tych elementów skutecznego zespołu nie będzie. Ale to może być tylko moje zdanie. Okej, a więc od czego ja zawsze zaczynam i od czego zaczynają moi liderzy w mojej firmie? Od wyznaczenia celu.
Cel musi być precyzyjny. Cel muszą znać wszystkie osoby, które są w firmie zainteresowane sprzedażą. Czyli jeśli w firmie macie strukturę, w której jest dział handlowców, jest dział kontroli jakości, jest dział, który, nie wiem, wypisuje wam zamówienia, każdy z tych działów musi znać cel i każdy musi być współodpowiedzialny za ten cel. Nie ma innej opcji. Oni mają współpracować. Jeśli dział jakości znajdzie jakieś błędy w rozmowach, ma natychmiast o tym informować. Jakie są elementy celu według mnie? Cel musi być precyzyjny, musi być określony w czasie. Czyli na przykład mamy w miesiącu zrealizować 300 zamówień, tak? Realizujemy je od pierwszego do ostatniego i dzielimy to jeszcze na mniejsze podcele. Co jeszcze? Jak myślicie Państwo? Czy jest ważne przy wyznaczaniu celu zespołu? Policzalne. Tak. Przy większych grupach, mam na myśli tu grupy ponad 10-osobowe, myślę, że w sumie nawet i około 8 osób, kiedy już jest, też ważne jest indywidualne rozliczanie tych pracowników. Czyli oprócz tego, że dajemy cel na zespół, to jeszcze dajemy cele indywidualne i również z tego celu indywidualnego ich rozliczamy. Wyznaczać właściwe role i zadania. Co mam tutaj na myśli? Oprócz tego, że każdy w zespole ma swoje zadania, czyli przychodzi do pracy i ma sprzedać, ma, nie wiem, na przykład rozpisane, jakie produkty ma do sprzedania, to pełni jeszcze w zespole inną funkcję. Każdy w zespole, tak jak każdy, ja mam inny charakter, Państwo macie inny charakter, jedna osoba będzie pełnić rolę motywatora, druga osoba będzie pełnić rolę takiego trochę mentora. Ważne jest, żeby te role w zespole znaleźć, żeby je pokazać i żeby dać tej osobie, jak gdyby naznaczyć ją. Robisz jakieś testy pracy w grupie osobowości do tego? Tak, MBTI. Na dzień dobry. Każdy pracownik, który przychodzi do mnie do firmy, taki test zdaje. MBTI. Myers-Briggs. Test identity. Tak. Z tym testem też byłabym ostrożna. My go robimy na dzień dobry, natomiast też doświadczenie mi już pokazało, że tak naprawdę pracownika poznaje się w boju. Pracownika poznaje się na sali. Pracownika poznaje się przede wszystkim wtedy, kiedy on pierwszy, drugi i trzeci raz zmierzy się z jakimikolwiek problemami. A więc też ważne jest, żeby każdy z pracowników moim zdaniem taką rolę pełnił. U nas też panuje taka kultura, że w momencie, kiedy któryś z handlowców podpisze zamówienie, idzie do tablicy, wpisuje się, to wszyscy biją brawa. I mamy jedną taką konsultantkę, która oprócz tego, że bije brawa, to zawsze, nieważne czy rozmawia z klientem, czy nie rozmawia z klientem, jest po prostu krzyk na sali brawo, brawo, brawo. I z jednej strony klienci nieraz się pytają, ale o co tam chodzi, czemu u was się bije brawa, o co chodzi, tak? No i ona wtedy to wyjaśnia, ale do czego zmierzam? Ona pełni rolę w zespole też takiego trochę napędzacza, bo kiedy przychodzą nowe osoby do zespołu, to one jeszcze nie wiedzą, trochę na początku są zdziwione, co? Zrobiłem zamówienie, biją mi brawo, o co tu chodzi? Ale z czasem rozumieją, że ważne jest to pozytywne wzmocnienie, ważne jest docenienie, zauważenie każdego efektu twojej pracy. Jeśli wykonałeś coś dobrze, brawo, dobra robota. Zadawaj odpowiednie narzędzia i zasoby. Co mam tu na myśli? Ja nie lubię być hipokrytką i na przykład dawać moim ludziom, kiedy dzwonią, uważam, że trzeba im dać najlepsze narzędzia do pracy, jakie są w danym momencie możliwe. Nie wyobrażam sobie, żeby dzwonili z słuchawek, tak, gdzie to jest ich główne narzędzie pracy, przez które nie słychać. No bo jak ja mam potem od nich oczekiwać efektów, kiedy oni mają narzędzia do pracy, które uniemożliwiają im efektywną pracę. Zasoby. Z zasobami łączy się również cel. Jeżeli z jakiegoś powodu, ci Państwo, którzy zatrudniacie, to pewnie już wiecie, zwalniają Wam się pracownicy, to cel również musi być zmieniony. Tak? Czyli jeżeli startujemy we wrześniu i mieliśmy w sierpniu 15 pracowników, a we wrześniu mamy 13, to ten cel musi być zupełnie inny. Nie możemy wyżyłować zespołu, a jeszcze co do celu, to też nie powiedziałam bardzo ważnego.
cel musi być ambitny. Nie minimalny, ambitny. Nie możemy wyżyłować zespołu. Muszą wiedzieć, ich cel ma się składać z ich małych podceli. W taki sposób u nas się zarządza i to się mega, mega sprawdza. Co dalej? Dawaj prosty system motywacyjny. I co z systemem motywacyjnym jeszcze? U nas, odkąd zaczęliśmy wprowadzać system motywacyjny powiązany głównie ze sprzedażą, od tego momentu zaczęliśmy zauważać duże wzrosty sprzedażowe u naszych handlowców. Nie sprawdzały się metody, które były u innych, u innej naszej konkurencji, typu podstawa, jakaś tam, jakieś benefity i tak dalej, i tak dalej. Premia tylko i wyłącznie uzależniona od sprzedaży. Podstawa minimalna, natomiast ty masz zarabiać na sprzedaży. I z tego ma być skonstruowany system motywacyjny. I on musi być prosty. To nie może być wzór, który jest tak... Jaki produkt sprzedajecie? My sprzedajemy i usługi T-Mobile'a, czyli to jest sprzedaż abonamentów internetowych. Do nowych klientów? Proszę? Do nowych klientów? Do nowych klientów, tylko i wyłącznie. Oraz generujemy leady dla takich firm jak NFG, KRD i tam też uzależniamy od sprzedaży, bo dla mnie wygenerowanie leada to tak jak wygenerowanie potencjalnego klienta, więc to też zależy od jaki jest projekt, tak, i czego kontrahent oczekuje. Natomiast to też jest ich cel. Tak? Czyli jak dołożyliście procent mniej więcej podstawy i procent podstawy i premii? Znaczy do sprzedaży? Jak to wygląda? 50-70? Nie. Podstawa to jest minimalna krajowa, tak możemy założyć, tak? Natomiast cała reszta jest uwarunkowana twoją sprzedażą. I teraz w zależności na jaki projekt idziesz, taką masz premię do wyrobienia. Jeżeli idziesz na generowanie leadów, co jest prostsze, jeśli chodzi o sprzedaż, no to ta premia jest dużo mniejsza do zarobienia. Jeśli jesteś ambitny, chcesz się czegoś nauczyć, bo nie musisz potrafić sprzedawać na dzień dobry. Ja też przyszłam do call center i nie potrafiłam sprzedawać. Ale chcesz się tego nauczyć, u nas dostaniesz instrukcję krok po kroku, jak to zrobić, to idziesz na T-Mobile'a i sprzedajesz T-Mobile'a, a na T-Mobile'u już są te premie nawet nie wróżysz. A jak wy posługujecie bazy swoje do wysłaniania, czyli do... Nie, korzystamy z własnych baz i sami analizujemy, na jakich bazach najlepiej nam się sprzedaje. Generujemy sobie statystyki i na tej podstawie ja sprawdzam. Też obserwujemy, co się dzieje na rynku, tak? Czyli jeżeli ja widzę, że w danym momencie najlepszym produktem do sprzedaży jest usługa T-Mobile'a, bo jest zapotrzebowanie na internet, bo klienci narzekają, to ja uderzam do T-Mobile'a i sprzedaję to, co w tym momencie jest na topie na rynku, tak? I idąc dalej, sprawdzam, w jakich miejscowościach ci klienci mają największy problem z internetem. I kupuję bazę i dzwonię właśnie do tych miejscowości. Czyli bazę kupujecie, nie macie tam składu, wyrabiacie mnie tam. Kupujemy, ponieważ no, w momencie, w którym jest teraz RODO... Ale tak, kupowanie takiej bazy od kogoś, no, któryś bazy nie na przykład skuteczny taka sprzedaż. Bazy się bardzo szybko przeterminowują. Musiałabym jeszcze na bieżąco dbać o to, żeby ta baza była aktualna. A w przypadku przedsiębiorców ta baza się dosyć szybko zmienia. Bo przedsiębiorca może zmienić miejsce z wykonywania swojej działalności, tak? Może działalność zamknąć, może zmienić jej profil, tak? Więc ją trzeba aktualizować. Bo no, nieprofesjonalnym byłoby, gdybyśmy zadzwonili do klienta i mówili, panie Janku, widzę, że pan prowadzi firmę budowlaną. Nie, proszę panią, ja to już nie prowadzę dawno tej firmy budowlanej, ja teraz to, nie wiem, zajmuję się sprzedażą nieruchomości. Dzięki firmom odchodzi od systemu prowizyjnego i zastanawiam się, ponieważ to jakby też wprowadza samo rozwijanie zespołu, tak? To znaczy to, że pewna osoba na przykład dużo lepiej sprzedaje i na przykład nie dzieli się też wiedzą, którą mogłaby się podzielić, gdyby nie było tego systemu prowizyjnego. Czy ty nie widzisz takiego problemu? Nie, ponieważ od samego początku naszej firmy uczymy takiej kultury i wzajemnego wymieniania się wiedzą, tak, ale też bardzo często organizujemy zebrania, o tym też będzie dalej. To jest jeden z elementów prowadzenia właśnie skutecznego zespołu. To jest częste prowadzenie zebrań, ale zebrań zbiorowych. I na tych zebraniach właśnie macie możliwość zapytania pracownika, albo on ma możliwość zgłoszenia jakiegoś swojego problemu, z czymś sobie nie poradził w dniu wczorajszym. Nie wiem, miał klienta, miał obiekcje, które nie potrafił zbić. No to zebranie to jest właśnie miejsce na to, aby rozwiązać coś takiego. I w pierwszej kolejności rolą menadżera
menadżera nie jest odpowiedzenie mu na pytanie, danie mu gotowca, tak? Tylko poproszenie zespołu, tak? Albo Kamil, wczoraj na monitoringach słyszałam, że świetnie sobie poradziłeś, a miałeś taką samą obiekcję. Powiedz Paulinie, w jaki sposób to robi. W jaki sposób powinna to robić, tak? Więc w ten sposób uczymy już ich, żeby wymieniali się wiedzą. I to świetnie działa, bo niejednokrotnie, kiedy idę na przerwę i gdzieś tam między nimi idę po kawę, to słyszę, jak rozmawiam, słuchaj, kurde, znowu miałem takiego klienta, powiedziałem to, co ty i nie działa. Tak? I gdzieś tam ze sobą jeszcze rozmawiałam. Więc ważne jest to, żeby oni ze sobą po prostu blisko żyli. Tak? I da się to wypracować, ale tu trzeba być sumiennym, codziennie przeprowadzać takie zebrania i dbać o to, żeby zespół był zgrany. Nie każdy sobie rzepkę skrobie. Każdy sobie rzepkę skrobie tak, bo zarabiasz swoją wypłatę, natomiast wy jesteście współodpowiedzialni za cel. To też jest coś, co trzeba systematycznie zespołowi powtarzać, na zebraniach na przykład. Tak? U nas każdy dzień pracy rozpoczyna się zebraniem. To jest pierwsza rzecz, od której zaczynamy sprzedaż. To zależy, czy są jakieś pytania i czy to wymaga. Nigdy nie przedłużamy zebrań godzinnych, nie robimy. Zebranie to ma być rozgrzewka, tak? To jest rozgrzewka do pracy. Czyli załatwiamy, no przeskoczyłam już teraz parę slajdów, ale okej. Po pierwsze, analizujemy dzień poprzedni, tak? Czyli wymieniamy, jaki był cel, ile żeśmy zrealizowali. Jeżeli zrealizowaliśmy, to super. Jak to się stało, że my ten cel zrealizowaliśmy? Co się wczoraj takiego wydarzyło, tak? Że ten cel mieliśmy. No i tu pojawia się znowu kolejna rzecz, którą też będę miała na slajdach. Nie używam, mamy zwroty zakazane w firmie. Zwroty zakazane to jest na przykład narzekanie. To jest na przykład wypowiedzenie słowa udało mi się. Nie, nic ci się nie udało, ty się czegoś nauczyłeś, ty coś wypracowałeś w sobie. Ludziom się wydaje, że im się w życiu udaje, tak? Bo odniosłem sukces, to mi się w życiu udało. Zarabiam pieniądze, to mi się udało. Nie, nie udało ci się. Nauczyłeś się czegoś, co sprawia, że dzisiaj zarabiasz pieniądze. Nie urodziłeś się z tym od razu. Coś się wydarzyło po drodze w twoim życiu, coś musiałeś pokonać, jakieś przeszkody musiałeś przejść, wielokrotnie pewnie, bo od jednego razu nic się w życiu nie dzieje, aż to podziałało. I taki jest z tego efekt. Są jeszcze jakieś pytania? Czy odpowiedziałam na pytanie wyczerpująco? No. Tak. Jak ma się udać się zespołem? Około na ten moment 30%. Rocznie? Nie. Półrocznie myślę, że na ten moment. W branży call center myślę, że z jednej strony jest to norma, z drugiej strony też są to zasady, tak jak powiedziałam, w firmie, które są ustalone. Jeżeli ktoś przychodzi do nas do zespołu i nie potrafi się w tych zasadach odnaleźć, nie wiem, spóźnia się notorycznie do pracy, czy nie chce się uczyć, nie przyjmuje informacji zwrotnej, nie przyjmuje feedbacku, nie potrafi sprzedawać. Kiedy dostaje instrukcje od trenera, od menadżera, dostaje informacje zwrotne i tych informacji zwrotnych nie wdraża, no to po co ja mam trzymać takiego pracownika? A stosujecie takie drastyczne metody, ekrany, dzisiejsza ilość wykonania telefonów, nie wiem, najwyższy ranking Tomek, najgorsza sprzedaż Magda, takie na forum widoczne dla wszystkich? Mamy tablicę. Tablica jest, no może troszeczkę większa od tej. Na tablicy są wypisane imiona i nazwiska wszystkich pracowników, tak? Chodzi mi o ten dany jeden zespół. Przyjmijmy, że jest to ten zespół sprzedażowy T-Mobile'owy. Obok jego imienia i nazwiska jest jego czas połączeń, bo po tym czasie połączeń ja widzę, czy on rzeczywiście rozmawia z klientami, czy on tylko sobie przeklikuje mi bazę, tak? Albo sprawdza sobie pół godziny w GUS-ie, czym się zajmuje klient. Jest też informacja obok, jaki jest jego cel sprzedażowy. I w kolejnej kolumnie jest jego realizacja na dzień dzisiejszy. W ostatniej kolumnie jest jego suma premii, jaką dziś zarobił, tak? A już tutaj w rogu jest cel zespołu, jaki jest na dany dzień oraz poniżej, ile w danym momencie mamy zrealizowanych zamówień. My też dzielimy te cele na takie troszeczkę mniejsze podcele, czyli zaczynamy zmianę od 8.20, do 10.30 powinno być zrealizowanych x zamówień, do 12.30 x i tak dalej, aż suma daje nam cel wyznaczony w danym dniu. To też sprawia, że ten cel ogólny na dany dzień, na przykład 20 zamówień, staje się dla konsultantów bardziej realny, tak? Aha, czyli mamy tam, nie wiem, 5 zamówień do pierwszej przerwy zrobić. No to jest trochę mniej niż 20, tak?
Więc też w taki sposób z nimi pracujemy. Co jeśli chodzi o cele i o tablice? Mamy ranking najlepszego sprzedawcy, czyli są wydrukowane takie puchary i są trzy miejsca, pierwsze, drugie i trzecie. I to są miejsca w zespole za najlepszy wynik z tygodnia ubiegłego. Czyli osoby, które zrealizowały największą ilość zamówień, tak, miały pierwsze, drugie i trzecie miejsce, znajdują się właśnie w tym miejscu na tablicy. Które mają właśnie najniższą pozycję? Czy zawsze jest jedna, dwie osoby, które... Tych pracowników, którzy osiągają największe cele, czy jest największa rotacja, jedna osoba, która się tam systematycznie pojawia, pracuje z nami już chyba 2,5 roku, albo nawet 3 lata może. W call center też to ma do siebie, że czasem przychodzą osoby, które na dzień dobry są naprawdę świetne. I po 2-3 miesiącach albo zakładają swoją własną działalność gospodarczą, tak, bo tak też się zdarza, albo wyjeżdżają. Raczej nie mamy sytuacji, że ktoś przychodzi do nas, realizuje świetny wynik, idzie do innej firmy. Nie mamy takiego problemu, ponieważ my płacimy najwięcej w mieście i o to też dbamy. Jeśli chodzi o premię, to dajemy najwięcej. Nie ma drugiego call center w Częstochowie, przynajmniej u nas, które dawałoby takie pieniądze za premię. Więc jeżeli są najlepsi sprzedawcy, to jeśli jesteś najlepszym sprzedawcą, to wiesz, że ty to możesz przeczytać. A jak macie średnią wieku? O, bardzo różną. No. Tak. Od 18 roku życia, bo młodszych już w tym momencie nie zatrudniamy. A zatrudnialiśmy 16-latków, testowaliśmy, jak się to sprawdzi, przede wszystkim w okresie wakacyjnym. I w tym momencie jest przedział między, zatrudniamy od 18, ale przedział jest między 20 a 25, a na innych projektach nawet do 50 lat. I takie osoby również się sprawdzają. One są systematyczne, one są sumienne. Problem z takimi pracownikami, problem. Utrudnienie raczej bym to nazwała, jest takie, że no trzeba im dużo więcej czasu poświęcić na tą wstępną fazę szkolenia, czyli muszą dostać bardzo dużo instrukcji na dzień dobry, tak? Jak dostaną dużo tej instrukcji, jak one, że tak powiem, załapią, o co tu chodzi, poradzą sobie z obsługą komputera i systemu, to są jedni z lepszych pracowników. Że pracownicy do 25 roku życia nie sprawdzają się. To było jego zdanie, ale to jest kwestia po prostu zarządzania odpowiednimi pracownikami, prawda? Tak, i też dopasowania tego swojego zarządzania do swojej grupy docelowej, bo akurat te starsze osoby, o których teraz mówiłam, to są na projektach milionów. One nie generują. To są raczej pojedyncze osoby, raczej tak? Raczej pojedyncze osoby. Koncentra są takie młode wniczki, które przychodzą i dosyć, to jest praca pod dużym reżimem, nie? Takim mimo wszystko, tak? Jednak starsze osoby trochę takiej bardziej stabilności potrzebują, jakiegoś tempa, czy to, To na generowaniu leadów im się to sprawdzi, bo tam nie ma za dużego tempa, tak? I tam jest praca bardziej taka relacyjna. A o dziwo właśnie w relacje dużo lepiej wchodzą starsze osoby. Ja wręcz mam trudność, żeby nauczyć relacyjnego podejścia do sprzedaży. U nas sprzedaż nie wygląda, to nie jest odczytanie z kartki, skryptu i rozmowa z klientem. Jasne, są pewne zadania czy procedury. Musisz się przedstawić, musisz powiedzieć, skąd dzwonisz, musisz powiedzieć, że rozmowa jest nagrywana. Jeśli sfinalizujesz sprzedaż, no to muszą być te wszystkie zgody i podsumowanie oferty. Natomiast cały środek to jest twoja relacja z klientem, zbadanie jego potrzeb, co do których ludzie mają opory. Ja niejednokrotnie spotykam się z taką sytuacją, ale ja nie będę o to pytał klienta, bo on mi powie, że co to mnie obchodzi. Tak? Czym on się zajmuje i jak on wykorzystuje internet u siebie w firmie. No ale jak to, co cię to obchodzi? No to cię to obchodzi, że chcesz dopasować najlepszą ofertę dla niego. Jeżeli nie będziesz miał takiej wiedzy, to w jaki sposób dopasujesz mu ofertę? Jeżeli klient ci tak powie, to mu to po prostu wytłumacz. Albo zbij obiekcję, zanim ona się pojawi. Możesz zadać pytanie i od razu powiedzieć klientowi, proszę pana, pytam o to po to, bo chcę dopasować najlepszą ofertę do pana potrzeb. Robicie też prowizję za cel zespołu, czy to jest tylko wyniki indywidualne? Tak. W danym dniu, jeśli zespół zrealizuje swój cel, dostaje 5 dych do swojej skarbonki, no i tak zbierają sobie przez cały miesiąc i wtedy wychodzą na wyjście integracyjne za tą kasę. To jest też bardzo ważne, kiedy właśnie budujemy ten zespół, żeby to nie było
kilka tam orbit swobodnie sobie latających, tylko żeby to był zespół, który jest razem. A czy robicie premię, czy uzależniacie na przykład premię indywidualną od wyniku zespołu? Że jeżeli zespół nie zrobi wyniku, to nie ma premii indywidualnej. Nie. Czy każdy może działać na siebie i jakby niezależnie czy zespół powali, będzie minus, jeżeli ktoś zrobi duży plus, to ma swoją premię. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Różnymi systemami się spotkałem. Nie, to mają. Czasem zdarza nam się robić na koniec miesiąca, kiedy chcemy jeszcze podkręcić ten wynik na maksa, dawać premię taką szybką. To jest taka, świecie, szybka kasa. I przy tej tablicy z nazwiskami, o której mówiłam, przypinamy po prostu żywą gotówkę. Czyli na przykład wchodzę na salę, mówię, dobra, słuchajcie, jest koniec miesiąca, dzisiaj musimy zamiast 20 zrobić 25. Jeżeli 25 będzie zrealizowane, to każdy, kto będzie miał przypiętą kasę przy swoim imieniu i nazwisku, zabiera ją do domu. I teraz, za każde zrealizowane zamówienie, oprócz tego, że dostajesz premię, tak, to jeszcze masz przypiętą dychę. Jak zrobisz dwa zamówienia, no to masz dwie dychy. I jeżeli zespół zrobi te 25, to ty sobie to możesz zabrać do domu. A jeżeli nie, no to zbieram i zostaję w firmie. Więc oni, widząc już tą żywą gotówkę na tablicy, też to na nich mega działa. Ale to są tak zwane dopalacze, stosuję je wtedy, kiedy jest albo koniec miesiąca, albo, nie wiem, na przykład wiem, że za jakiś czas będzie wycofana dana oferta albo dany produkt i chcemy go sprzedać na maksa teraz, bo ten się akurat świetnie sprzedaje. No więc ja wolę, żeby to moje call center sprzedało wszystko, co jest na magazynie, niż jakiś inny call center, tak. Bo potem nie wiadomo, kiedy będzie następna dostawa. Więc wtedy stosujemy takie, tak jak mówię, no, szybkie dopalacze. Jeszcze jakieś pytania co do systemów motywacyjnych? Aha, i jeszcze mamy jeden rytuał. Za rekord zespołu dostają, wszyscy się z tego śmieją, ale to jest ciasto. Moi pracownicy uwielbiają, kiedy pieczemy ciasta do firmy i zawsze mają powiedziane, że za każdym razem, kiedy zrobią rekord firmy, to pieczemy do firmy Murzynka. I na tyle to już weszło w krew, że się śmieją, że powinniśmy się w ogóle nazywać call center, contact center one, Murzynek. To jest też taki nasz rytuał. W momencie, kiedy ja przychodzę, piekę ciasto, bo zrobili rekord firmy, jemy to ciasto wspólnie przy jednym stole, tak. Nie wiem o dziwo dlaczego, ale bardziej to na nich działa niż kasa na tablicy. To jest akurat fenomen, którego ja nie rozumiem. Tak, ale być może tu chodzi o rytuał, że siadamy wszyscy razem. To jest też taki moment, gdzie nas to trochę jednoczy. Dobra, silne przywództwo, to jest też potrzebne, to jest mega powiązane właśnie z tymi zebraniami, o których mówię, tak? Czyli lider waszego zespołu. Czasem jest to formalne, czasem jest to nieformalne. W przypadku call center jest to formalne, bo jest wybierana osoba, tak? Jest to menadżer, lider, który tym zespołem dowodzi, tak? I jakkolwiek panowie, być może nie do końca się zgadzam z ich polityką, natomiast bez wątpienia są to silni przywódcy. I osobiście uważam, że lider zespołu musi być jakiś. Jeżeli będziesz nijaki, jeżeli będziesz dał sobie wchodzić na głowę, jeżeli nie będziesz przestrzegał reguł, które ustalasz na dzień dobry z zespołem, bo to też jest bardzo kluczowe. Kiedy rozpoczynamy jakąkolwiek pracę z zespołem, pierwsze co robimy, to ustalamy zasady i wygłaszamy exposé. W kolejności najpierw exposé, a potem zasady. I zaraz powiem dlaczego. Exposé, bo exposé jest wasze. Jeżeli wy będziecie wygłaszać swoje zasady panujące w firmie, to jest to coś, co nie podlega dyskusji. Tutaj nie ma możliwości, żeby zespół z wami negocjował warunki. To jest coś, co wy odgórnie ustalacie i coś, z czego będziecie egzekwować, tak? I z czego będziecie rozliczać. Natomiast regulamin zespołu ustalacie już wspólnie z zespołem. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli oni wezmą w tym czynny udział, to też będą do niego się chętniej stosować. No i tu są właśnie te zasady. Co jeszcze odnośnie zasad i ustalania regulaminu? Ważne jest moim zdaniem to, żeby to było spisane, widoczne w jednym miejscu w firmie i żeby każdy uczestnik, każda osoba, która należy do tego zespołu, podpisała się pod tym. To jest z jednej strony takie banalne, ale bardzo działa. Zawsze można się wtedy do tego odwołać. Hej, słuchaj Zbyszek, ale umawialiśmy się, nie używasz telefonu na sali sprzedażowej. Informujemy go dlaczego. Tak? Wiesz, jakie są konsekwencje za to, że używasz telefonu na sali? Okej, zawsze się macie do czego odwołać.
I też to jest wasz dekalog. Nie ma odstępstw od tego. Chyba, że wyjdziecie w deala ze sprzedawcą, co się też sprawdza. Dobra, spóźniłeś się albo dobra, rozmawiałeś na sali sprzedażowej i zrobiliście 3 zamówienia, nie ma tematu. Ale to ma być ponad cel, nad cel. On robi dla was coś ekstra, wy dla niego coś ekstra robicie, zapominacie o tym występku jego. Regularne przeprowadzanie zebrań. To jest już coś, co wywiązało się tak naprawdę z rozmowy, ale regularne przeprowadzanie zebrań pozwala wam utrzymywać kontakt w zespole i sprawia, że wiecie dokładnie, co się w tym zespole dzieje. Z jakimi problemami zespół, jakie problemy się napotykają na jego drodze, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Oraz też zespół ma wrażenie, że wy nie tylko stoicie z batem i go rozliczacie, ale się nim interesujecie. To jest też ważne, żeby budować zaufanie. Menadżer to nie jest tylko ten, który coś każe albo który rozlicza. Nie, to jest też ten, który ci pomaga. Ja też tak tłumaczę zawsze swoim menadżerom, że to tak, kiedy stajesz się menadżerem, to tak jakbyś dopiero w życiu zrozumiała, że musisz używać i prawej, i lewej ręki w życiu. Z jednej strony musisz być twarda albo twardy, tak, i konsekwentny. Z drugiej strony musisz czasem pomagać, czasem poklepać po ramieniu, tak. A czasem naprowadzić tego konsultanta. I to też jest ważne słowo. Naprowadzić, a nie prowadzić. A kiedy spotkania? W jaki dzień tygodnia? Codziennie rano. Codziennie rano. Od tego startujemy dzień. Okay. To jest rozgrzewka. Promuj pomysły i zaangażowanie zespołu. To się też wiąże z zebraniami. Podczas zebrań zespołu angażujemy uczestników wszystkich. Dawaj swoje pomysły. To nie jest tak, że konsultant na przykład powie nam, ja nie będę tego stosował albo ja tego nie stosuję, bo mi to nie działa. Dobra, to co byś zrobił? Daj swój pomysł. I to nie jest na zasadzie, dobra, to powiedz, co masz lepszego, tylko okej, dobra, to powiedz mi jak. Jak inaczej byś to zrobił? Dajemy im się wykazać. Dawaj feedback. I tak jak to jest jedna z tych też rzeczy, które muszą być regularnie w firmie. Regularnie przeprowadzaj zebrania, codziennie rano, ale też dawaj feedback. W każdym możliwym momencie dnia, kiedy zauważysz, że konsultant zrobił świetne badanie potrzeb albo świetną prezentację, widzisz, że mega się w to zaangażował, poklep go po ramieniu, powiedz dobra robota. Oni nie muszą od razu dostawać pieniędzy za wszystko, tak? Powiedz dobre słowo, miłe słowo. Jeśli zauważysz, że, nie wiem, twój pracownik siedzi w nie taki sposób, jak być powinno, czyli na przykład tak, no to też, drogi menadżerze, nie udawaj, że tego nie widzisz, tak? I nie udawaj, że on sobie teraz odpoczywa, bo miał trudnego klienta, tylko zareaguj. No więc do takiej osoby od razu się podchodzi i od razu się udziela informacji zwrotnej. Słuchaj, usiądź w ten sposób. A co jest z tym złego? Co jest z tym złego? Jest zamknięta przepona. Usiądź w ten sposób, zsuń się. I za 30 sekund będą mi się bolały plecy, plus będziesz... No to, że sobie sam robi krzywdę i plecy go będą bolały, to jest jedno, ale w inny sposób wydobywa się twój głos. A praca na słuchawce, praca na sprzedaży, to jest praca na emocjach i na głosie. Więc jeśli twój głos wydobywa się w niewłaściwy sposób, przestaje być ciekawy, to ty nie jesteś ciekawy dla klienta. A jak nie jesteś ciekawy dla klienta, to on od ciebie nic nie kupi. Są jakieś pytania do tego? Doceniaj osiągnięcia. To też się z tym wiąże. Za każdym razem, to jest też to, podpisałeś zamówienie, od razu dajemy brawa. Od razu feedback, kiedy jest coś pozytywnego w zespole. Kiedy zauważymy postępy. Eliminuj narzekanie. Czyli na przykład takie. Kiedy nam pracownik mówi, no ale co jest w tym złego? Tłumaczymy mu to. Tłumaczymy, dlaczego w ten sposób nie będzie mógł osiągnąć lepszych efektów. A przecież chce mieć lepsze efekty, tak? Chcesz zarabiać. O, co też jest ważne. Raz w miesiącu robimy spotkanie z pracownikiem. To jest zawsze na samym początku i oprócz tego, że on dostaje cel od nas, jakiego wyniku my od niego oczekujemy, to jeszcze on wyznacza sobie swój wewnętrzny cel. Czyli na przykład ja oczekuję od niego, że on zrobi w miesiącu 20 albo 30 zamówień, to zależy z jakim stażem, jaki stażowo jest ten pracownik,
Natomiast on może chcieć zarobić na przykład w danym miesiącu inną kasę, tak? On na przykład ma cel, żeby w danym miesiącu zarobić 3,5 tysiąca albo 4,5 tysiąca. No to okej. No to siada sobie właśnie z menadżerem wtedy, rozpisuje, ile ty jesteś w stanie w miesiącu zrobić godzin. No tyle i tyle. Okej, czyli jeżeli z godzin wychodzi ci podstawa 2900, 2800, tak? No to musisz resztę dorobić premią. Dzielimy to przez ilość zamówień i wychodzi nam, ile realnie zamówień on musi zrobić, żeby zarobić tą kasę. I wtedy on też wie, okej, dzielę sobie to na ilość dni i wiem, ile zamówień dziennie muszę robić, żeby te 4,5 tysiąca czy 3,5 tysiąca zarobić. I to też bardzo fajnie działa na pracowników. A mogą mi zdradzić, ile zarabiają średnio na przykład ludzie z OTT u was? 2,5 tysiąca najlepsi, 4,5 tysiąca, a rekordzista zarobił 6,5 tysiąca i to była dziewczyna, która miała 18 lat i przyszła do nas, to pierwszy raz miałam taką sytuację, przyszła do nas do pracy jej mama i nie wierzyła. Ona przyszła sprawdzić, czy w ogóle nasza firma istnieje, czy to jest prawda, że ona tyle zarobiła. Trochę miałam takie wrażenie, jak ona by się już obawiała, na czym ona zarobiła takie pieniądze. I prosiła mnie, żebyśmy jej tych pieniędzy nie dawali, bo ona ma 18 lat. Ja mówię, no ale jak sobie to pani wyobraża? No przecież ona zarobiła, przychodziła codziennie do pracy, jak pani chce. Jeszcze ona aktualnie wtedy też dalej dzwoniła. Mówi, niech pani idzie na salę, niech pani zobaczy, jak ona jest świetna w tym, co robi. Ona to lubi. To było widać z niej codziennie tą pasję i energię. No po prostu dziewczyna była jak Terminator. Przychodziła, wiedziała po co, jedna za drugim, jedna za drugim, jedna za drugim. Nigdy nie słyszałam od niej narzekania i stękania, nigdy. Ona zawsze, kiedy widziała, był problem, od razu widziała rozwiązanie. Dobra, kurde, taki miałam, taki problem z takim klientem, dobra, to może zrobię tak i tak. Ja mówię, próbuj. Próbuj, nie wyjdzie ci następnym raz, to wyjdzie ci następnym. I cały czas, aż będziesz miała efekt. No, dostała wypłatę na konto. Nie, bo to była studentka, ona przyszła do nas tylko na wakacje. Boże, nie, studentka? No chyba studentka, 18, no licealistka jeszcze. Ona przyszła, to był ten właśnie okres wakacyjny, kiedy przyszła do nas do pracy. Czyli takie średnie zarobki mniej więcej na call center? No bo jeżeli jesteś najlepiej płacącą firmą... Nie mogę liczyć średnio, bo czasem jest tak, że konsultant przychodzi do firmy, popracuje tydzień i stwierdzi, że to nie dla niego i ucieka. No więc trudno jego wypłatę brać jako realną wypłatę, którą można patrzeć na sprzedawców, tak? Na ogół sprzedawców, którzy pracują cały miesiąc. A jak tacy klienci, czy pracownicy reagują na to, jak klient, do którego dzwonisz, jest opryskliwy? Jest wredny, czy oni się przejmują, czy w ogóle nie robi to na nich wrażenia? My im zawsze tłumaczymy, słuchajcie, wy nie dzwonicie do klientów, którzy chcą, tak? To jest na dzień dobry odgórnie ustalone. Dzwonicie do klientów, którzy nie chcą. Jeśli będziesz miał odpowiedni głos, jeśli będziesz miał odpowiednią energię w głosie, to klient będzie chciał z tobą sprzedawać, rozmawiać. Jeśli nawet nie chce, to od razu go pytasz, kiedy w takim bądź razie możesz zadzwonić. I tyle. Jeśli cię zbluzga, jeśli cię zwyzywa, no okej, no trudno. No gorsze w życiu cię rzeczy spotkają niż to, że jakiś zdenerwowany klient wyżył się na tobie, bo nie miał na kim więcej. No to współczuj mu jego sytuacji, że nie radzi sobie z problemami. No próbujemy to trochę tak obracać w żart, no bo no, trudno reagować na coś takiego albo mówić im o rany boskie, no wiesz, no to idź sobie teraz na przerwę i odpocznij pół godziny. No nie, no to są rzeczy, które się będą zdarzały. No każdy w życiu musi dostać trochę po dupie. W tym momencie oni tak. Na tym polega ich praca, tak? Ile czasu trwa szkolenie? To zależy na jaki projekt. Kiedyś szkoliliśmy, kiedy prowadziliśmy kampanię dla Play'a, uczyłam swoich pracowników wszystkich produktów. Czyli wszystko, co miał w ofercie z Play, wszystko mogli sprzedawać, co chcieli. Nie, teraz podchodzę do tego zupełnie inaczej. Kiedy podpisuję umowę z kontrahentem, to ja w pierwszej kolejności zastanawiam, co ja chcę sprzedawać. Ustalam to, wybieram dwa produkty maksymalnie. Na T-Mobile'u wybrałam jeden, który najbardziej mi się opłaca biznesowo. W konsekwencji ja za niego mogę dobrze dać, zarobić konsultantowi. I ten jeden produkt sprzedajemy. No i w związku z tym, że jest to jeden produkt, to takie szkolenie jesteśmy w stanie zamknąć w dwa dni. I to też sprawia, że jesteśmy w tym momencie trochę przewagą, mamy przewagę nad konkurencją, bo szkolenie u konkurencji trwa tydzień.
co jest moim zdaniem jakimś dramatem. Na każde szkolenie pod 1% wtedy tylko, czy ogólnie się taką umiejętność sprzedażową już zdobywa ogólnie? Oczywiście, że tak. No produkt, przeszkolenie z produktu to może być od pół godziny do dwóch godzin, ale trzeba przedstawić procedury BHP, trzeba przedstawić system motywacyjny, procedury RODO, jakie mamy w firmie, o tym wszystkim go poinformować, przedstawić mu skrypt, nauczyć go kroków sprzedażowych, wytłumaczyć mu, na czym one polegają, potem z nim to przećwiczyć, zrobić scenkę symulowaną. Po scence symulowanej taki konsultant jeszcze trafia na salę sprzedażową, siada już sobie między tymi wszystkimi konsultantami i dzwoni, robi pierwszą próbną rozmowę z nami i dopiero wtedy trafia na słuchawkę. Ja mam taką przypadku, byłoby się zatrudnić na przykład na jakimś procent, żeby zobaczyć, co mówię i samemu się nauczyć. Żeby się nie zakochał jak ja. Też myślałam, że się zatrudniłam na miesiąc. Myślę, że warto, bo uczysz się tam człowiek dyscypliny. Szybko można wprowadzić kolejne elementy. No też zależy, do jakiego call center trafisz. No, nie mogę ręczyć za wszystkich, wiem, jak to dzieje się u nas. No, znam call centra, w których jak odbiegniesz od norm skryptu, to oni to będą traktowali jako twój błąd, co ja uważam, że jest idiotyzmem, bo każdy może sprzedawać w inny sposób. Są pewne ramy, procedury, których się trzeba trzymać, powiedzieć, że rozmowa jest nagrywana, skąd dzwonimy. Natomiast każdy wciela się w tą rolę sprzedawcy albo uczy się jej samodzielnie, tak jak każdy z nas ma inny charakter. Więc sprawdź najpierw dobrze, gdzie chcesz się zatrudnić, natomiast tak, a dokładnie czego chcesz się nauczyć. A czy to jest swój dział w sprzedaży, w którym współpracuje z komunikami samotnymi, za dużo mam jakby miejsca na błędy, więc swoich jest 2700 i teraz odpowiadanie tych telefonów, co powiedzmy za 2 miesiące współpracować, po prostu męczę ludzi, najprościej mówiąc, dlatego musiałbym stworzyć jakąś dobrą procedurę, która po prostu spowoduje, że w miarę to będzie chodziło, przede wszystkim rozbicie obiekcji. Wiadomo, że jest jakieś tam ileś tych obiekcji, które się rozbije, to będą co nas inne. Ale to też nie tak do końca, bo tak naprawdę wpływ ma całe środowisko na moją firmę, a nie tylko po prostu jeden poszczególny klient. Bo wystarczy, że jeden klient powiedzie, że właśnie na polu, a nie taki jak on chciał, no to w tym momencie po prostu leci to po całym środowisku. No i tak chciałbym, żeby moi pracownicy dzwonili, oni się strasznie męczą. Ja osobiście, pomimo, że jestem wygadany, strasznie nie lubię rozmawiać, mówić, że telefon sprzedaje coś, bo to jest dla mnie męczące. Ale na czym polega twoja sprzedaż, jak dzwonisz do komornika? Chciałem sprzedać programowanie dla automatyzacji i pracy. I przede wszystkim no, ustalenie jakichś potrzeb prostych rzeczy. Nie wiem, czasami robię jakieś wycieczki, jakieś firmowe, w sensie szkolenia, żeby mogli na wakacje powiedzmy na cenie po prostu wrzucają sobie to koszty. I to też po prostu potrzebuje ludzi, tak? Nie będę 11 osób. Fajnie, że to było ale to cieszę się dotrzeć do tych ludzi po prostu. I oni są strasznie tacy pozamykani, tak? Nie jest na tej zasadzie, o, telefon, o, super, może już mi się kończy, albo nawet tutaj sobie wyjąć telefon. Nie, kurczę, tam jest geodo, wchodzi jakiś geodo, jakiś kurenda, która mówi, jesteście przystępcami i tak dalej, bo będziecie korzystać po prostu z innych programów, tam. I tak dalej. No i to są właśnie problemy. Czemu ty się chcesz zatrudnić w call center, a nie wyślesz do call center swoich pracowników, żeby się nauczyli sprzedawać? Wiesz co, no to jest też proste. Nie będę się chciał uczyć. To jest ich zadanie. Jeśli oni z tego zadania. Widzisz, bo to pewno to mam firmę, nie mam tego typu, że... Tak, boisz się, że jak im coś takiego powiesz, to powiedzą, dobra, to cześć. Gratuluję. Ile oni dziennie takich telefonów? Ja wyznaczam cele, wyznaczam pracę, tak? Mówię, jak to ma wszystko wyglądać, kontroluję ich, czy robię dobrze, czy robię źle, dopowiadam im, co robię dobrze, co robię źle. I w momencie, kiedy ja nie będę miał tej wiedzy, to jak ja mam to... Jak ja mam to... To czemu nie poprosić najpierw kogoś o konsultację, albo nie stracisz tej osoby, bo musiałam, żeby się naszło. Masz dwie opcje. Albo wyszkolić swoich pracowników i zlecić komuś konsulting, żeby przyszedł do ciebie, do firmy i opracował ci model, tak? Czyli jakiś szablon przynajmniej. No szablon to nie można tego nazywać szablonem, bo to nie będzie mówienie od A do Z.
szkielet rozmowy, którego powinni się trzymać, tak? Albo masz drugą opcję, możesz zlecić swoją usługę. Jeśli w tym się twoi pracownicy męczą, a są inne zadania, które mogliby wykonywać i będziesz miał z tego tytułu kasę, to po co im to dajesz? Skupiaj się na tym, na czym zarabiasz pieniądze. Okay. Ale próbowałem to zmienić z marketingu, to naprawdę ci ludzie po prostu nie wiem, bo oni są używani po prostu z maniki, no, w ogóle nie rozumiem specyfiki pracy, to jest najgorsze. Dlatego są potrzebne te zasady. Dlatego musisz mieć spisane zasady, dlatego musisz być konsekwentny, kiedy z nimi współpracujesz. Musisz mieć, tak jak powiedziałam, i prawą, i lewą rękę. Z jednej strony czasem trzeba trochę przysłowiowo pacnąć i trzymać wszystko w ryzach, ale z drugiej strony trzeba mieć z nimi relacje. Musisz używać i prawej, i lewej ręki. Jeden z takich większych problemów, jaki jest, to że człowiek idzie do tego modlika, tak? I teraz jak będzie rozmawiał z tym modlikiem, to musisz wyjaśnić to, kim on jest, kim jest komornik. To nie jest ktoś, oprócz tego, że to słowo już w ogóle jest tak dźwięczne i może groźnie brzmieć, to musisz ich obiekcje rozbić. Ty jesteś przywódcą w tej firmie. Tak samo jak do mnie by moi pracownicy przyszli, nie no, do biznesowców to nie będziemy dzwonić, przy oni mają tyle roboty, w ogóle to jest jakiś pan, co jeździ Bentleyem, Mercedesem i on to w ogóle, czemu on miałby ze mną rozmawiać? Czemu on miałby ode mnie kupić taki internet tam, mobilny? Jego stać na 15 takich internetów. Ale nie widzą tego, no nie widzą, teraz już widzą, bo my to tłumaczymy na szkoleniach. Przedsiębiorcą to jest nawet twoja znajoma pani Basia, która prowadzi sklep spożywczy. To też jest przedsiębiorca. Tłumaczymy im to na takiej zasadzie. Idziesz do pracy, z domu do pracy, tak? I kogo mijasz po swojej, jakie szyldy widzisz, tak? Kiedy zamkniesz oczy i po drodze gdzieś tam mijasz je ulicami. No, widzę szyld mojej pani Basi, która prowadzi właśnie taki sklep, widzę to. I w ten sposób my im to trochę przybliżamy i uświadamiamy, że ten klient biznesowy, ten przedsiębiorca, to czasem nie jest tak, że to jest taki wielki przedsiębiorca, którego trzeba się bać i to nie jest człowiek urwany z choinki, to jest człowiek zajęty, tak. Ale to jest człowiek. Ale też czasem ten przedsiębiorca to jest właśnie taka pani Basia, która też czegoś takiego potrzebuje i twoim zadaniem jest do niej dotrzeć. Bo sprzedaż jej najlepszy internet, który w obecnych czasach jest w Polsce i dzięki temu ona nie będzie mieć problemów z zasięgiem, będzie jej sprawnie chodził czytnik. I ta pani Basia ci będzie wdzięczna, bo dzięki tobie będzie zarabiać więcej. No i to jest też to, co tak naprawdę powinno się łączyć z wypowiedzią do ciebie. Ucz ich samodzielności. Zespół, to już tak ostatecznie, trochę już podsumowując, zespół powinni liderowie, menadżerowie programować. Programować do tego momentu, w którym on będzie chodził jak naoliwiona maszyna. W którym będzie samodzielny, w którym będzie samowystarczalny tak naprawdę. I będziecie go mogli tylko i wyłącznie kontrolować, doglądać, sprawdzać, poklepać czasem po ramieniu. Wtedy możemy mówić, że zbudowaliśmy efektywny zespół. Efektywny zespół nie jest wtedy, kiedy jeżeli pojawi się problem u mojego pracownika, to my tylko biegniemy od razu, no dobra, co się stało, jak ci mam pomóc? To nie jest samodzielny zespół, niańczymy ich. W ten sposób nigdy nie będziemy mieć stabilnych wyników w firmie, nigdy. Oni muszą być samodzielni. W pewnym momencie musisz powiedzieć stop. Powiedziałem ci raz, jak to zbić, powiedziałem ci drugi raz. Dostałeś informację dwa razy. Powinieneś to wiedzieć. Jeżeli nie wiesz, sprawdź sam. Mówmy czasem też swoim pracownikom nie. Kiedy wyrzucasz ludzi z pracy? Znaczy, kiedy jest ten moment, kiedy uważasz, że już nie nadaje się osoba i jak szybko to jest, jak szybko weryfikujesz? Pierwsze ostrzeżenie. Drugie ostrzeżenie w postaci kary finansowej 50 zł. Za trzecim ostrzeżeniem wylatuję z pracy. U mnie jest krótka piłka. Ja, to jest też jedna z rzeczy, którą bardzo często powtarzam moim menadżerom. Zatrudniaj długo, ale zwalniaj szybko. Bo to są pieniądze, które ci uciekają. Im dłużej masz nadzieję, no dobra, ale on kurde jest takim trochę dobrym sprzedawcą, no może jakoś wpłynę na niego, może zacznie się trochę bardziej angażować, może zacznie przychodzić regularnie do pracy, a nie wypity co drugi dzień, bo tacy też się zdarzali. Nie. Do widzenia. Czy po jakim czasie
handlowiec akurat w call center. To zależy, o czym mówisz. O nierealizacji celów, czy o jego niewłaściwej postawie? Nierealizacji celu. Okej. Okay. Cele wyznaczane są, są wyznaczane na cały miesiąc, tak? Ale co tydzień ich rozliczamy. W każdy poniedziałek jest rozliczenie z tygodnia ubiegłego. Więc jeśli za poprzedni tydzień nie zrealizował celu, dostaje ostrzeżenie i dostaje cel na tydzień kolejny. Jeżeli go nie zrealizuje, to dostaje cel zwolnieniowy w kolejnym tygodniu. Jeżeli go nie zrealizuje, to się żegnamy. Okej, czyli dwa, trzy tygodnie. Czasem jest szybciej. No myślę, że nawet dwóch się zamykamy. Okej. Okay. Dbaj o rozwój swoich pracowników. Czyli systematyczne szkolenia. I nawet jeżeli już kiedyś mieli pracownicy szkolenie z budowania relacji z klientem, to robimy je jeszcze raz inne, być może z innym szkoleniowcem. Ja nie jestem zwolennikiem, żeby całe 5 lat szkoliła jedna osoba w firmie. Chociaż mój mąż szkoli na co dzień w różnych call centrach, jest w tym świetny, to w naszej firmie nie szkoli zawsze. Zapraszam inne osoby do swojej firmy. Albo biorę swoich czasem konsultantów, wysyłam ich do innych firm i pokazuję im, jak w tamtej firmie się zarządza, jak w tamtej firmie się pracuje i czego się w tamtej firmie wymaga. Czasem przyjeżdżają do mnie z informacjami zwrotnymi. Dlatego kiedyś, a propos jeszcze tego zwalniania, za każdym razem, kiedy odchodził od nas pracownik, to miałam takie uczucie trochę porażki. Mówię, kurde, znowu coś poszło nie tak, znowu był jakiś błąd i albo mi czegoś zabrakło, albo temu menadżerowi, coś jest chyba w firmie nie tak, że ci ludzie odchodzą, a teraz się cieszę. Przyjdą nowe osoby, być może już nie będę się musiała męczyć z tamtymi problemami. Przyjdzie nowa krew, świeża krew i, że tak powiem, zaprogramujemy ich tak, jak chcemy. Albo się zaadoptują w naszym środowisku i będzie fajnie, i będziemy mieć świetny zespół i będzie się wreszcie super pracowało, albo nie i będę szukać następnych. Jaki jest staż pracowników? Znaczy, że najdłuższy staż pracownika? Najdłuższy staż? No to pracownica, która pracuje z nami od samego początku firmy. Czyli od 2013 roku, tylko nie pamiętam teraz dokładnie, w którym miesiącu się zatrudniła. Jest spory procent pracowników, którzy właśnie mają długi staż? Tak? Nie, z tych długostażowych jest około 10%, myślę, że maksymalnie. No i tyle. O, wyłączyła mi się. To jest te 13 elementów. To jest dekalog wszystkich moich sprzedawców i za każdym razem ja po to takie rzeczy spisuję i trzymam je u siebie, bo za każdym razem, kiedy pojawia się u nas jakiś problem, to ja do tego wracam i sprawdzam sobie, czy wszystkie te elementy, które kiedyś wypracowałam sobie i one działały, teraz wszystkie są, bo czasem jest tak, że nam się wydaje, że to jest, ale jak spojrzymy sobie na listę przygotowaną naszą, to się okazuje, aha, tego było za mało, aha, tego tutaj brakło, aha, nie eliminowaliśmy narzekania, tylko pozwalaliśmy mówić, o dobra, dzisiaj poniedziałek, ciężki dzień, nikt ode mnie nie chce odbierać, o Jezu, jak ciężko. Nie, nie pozwalamy na takie rzeczy, od razu wkracamy. Czy są jakieś pytania? To z tymi chyba idzie najlepiej. Tak. Ja się tak trochę czasem śmieję, że ja mam chyba sprzedaż w swoich żyłach od Pampersa, bo pierwsze moi rodzice w latach 90. handlowali na rynkach. To był handel bielizną, spódnicami, po prostu tam się wtedy sprzedawało wszystko. Ja jako mała dziewczynka, jak było nawet zamknięte przedszkole, to ja jeździłam z nimi na rynki. No i zaczynało się tak, że ja rozkładałam reklamówki i wszystko pakowałam, ale już gdzieś obserwowałam tą sprzedaż. I ta sprzedaż bezpośrednia była dla mnie fajna. Natomiast też jako nastolatka miałam w sobie takiego ducha rywalizacji, jak czegoś nie umiałam robić, to tak mnie to nakręcało, że będę robić to tak długo, aż mi wyjdzie. No więc już sprzedaż bezpośrednia była dla mnie czymś, co potrafiłam. Potem zatrudniłam się w firmie Dialog, byłam tak zwanym domokrążcą i chodziłam i sprzedawałam to, jak to się wtedy nazywało? No wiecie, te linie
telekomunikacyjne, tylko te po kablu. Telefony stacjonarne, no właśnie. Więc nawet to było dla, to nawet dla mnie nie było problemem. Bo zatrudniałam się jako handlowiec, to też nie było dla mnie problemem, ale to dalej nie było to. I dopiero jak zatrudniłam się w call center i dostałam stanowisko menadżera, to tak mi się to spodobało, ale spodobało mi się to przede wszystkim dlatego, że przychodzili bardzo często ludzie, którzy nie mieli pewności siebie. Wydawało im się, że nic w życiu nie potrafią. I kiedy ja widziałam ten ich wzrost, zwłaszcza u takich osób, które dostają informację zwrotną, wy na pewno też takich pracowników macie, że jak dostaję informację zwrotną, to ją natychmiast wdraża. I kiedy ja zobaczyłam, że przyszła jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba, która jest niepewna siebie, wydaje jej się, że nic wartościowego w życiu nie może zrobić, bo tak jej nakładło środowisko i w ogóle jest tak zakompleksiona, że masakra, a zaczyna jej wychodzić sprzedaż, a przez to, że jej zaczyna wychodzić sprzedaż, staje się pewna siebie, nie boi się wychodzić do ludzi, to wtedy poczułam, że to jest to, co ja chcę robić w życiu. Bo oprócz tego, że chcę zarabiać kasę, to chcę zarabiać kasę na czymś, co sprawia, że ludziom się też lepiej żyje. I tu znalazłam to połączenie, które po prostu zaskoczyło i powiedziałam sobie, to jest to. Dlatego po 2 latach zwolniłam się z korporacji i powiedziałam sobie, że założę swoje własne call center. No i jak wtedy wszyscy się śmiali, tak, tak teraz ja się śmieję z nich. No. Czyli wy macie call center na wynajem? Sprzedajecie cokolwiek? Nie. Najpierw zostałam doradcą biznesowym i zrobiłam swoje małe call center. To było 5-osobowe call center, gdzie dzwoniliśmy do klientów Play, umawialiśmy na spotkania i sprzedawaliśmy, jeździliśmy bezpośrednio. Czyli tak naprawdę ogarniałam rynek tylko częstochowski i śląski. Później pomyślałam sobie, no to skoro pracowałam w call center, a z tym mi idzie też nieźle, no to robię z tego większą skalę, bo widziałam, jak się zarządza w tamtej korporacji, czego wymagają ode mnie szefowie i też nie ze wszystkim się zgadzałam. Było eliminowanie narzekania, ale nie było tego pozytywnego wspierania. Nie było tego wspierania w ludzi. To było coś, co było tylko i wyłącznie u mnie w zespole. Dlatego ja sobie powiedziałam, że w moim call center będzie i jedno, i drugie. Będzie przysłowiowy i bat, i marchewka. Będzie połączenie. Czyli zlecie jeden cały czas na produkt na zlecenie zewnętrzne. Kiedyś tak, ale no z czasem, kiedy zaczęłam prowadzić biznes coraz dłużej i dłużej, nie wszystko się tak pięknie czasem spinało i czasem było na minusie, czasem na plusie, to zrozumiałam, jak to trochę wszystko wygląda i że to nie powinno być tak, że idę teraz i patrzę, który produkt jest najfajniejszy i tak dalej, tylko mam patrzeć na firmę, która najlepiej da mi zarobić za to, co ja potrafię robić. A ja potrafię nauczyć ludzi sprzedaży, ja potrafię zarządzać call center, więc dajcie mi taki produkt, za który wy jesteście w stanie zapłacić więcej, ja wam go sprzedam. Więc w tym momencie... Jeżeli jesteście na wynajem w ten sposób, że sprzedajecie od garnków, bo nawet telefonicznie... W tym momencie jesteśmy w stanie przyjąć każde zlecenie. I jakość tego zlecenia jest na tyle wysoka, że ja już w tym momencie mogę mówić nie, nie przyjmuję wszystkich zleceń. Poświęciłam też 1,5 roku czasu w pewnym momencie trwania naszej firmy, w którym testowałam różne branże. I też zrobiłam to świadomie, miałam wtedy też odłożoną, przygotowałam się na to, odłożyłam trochę gotówki, bo wiedziałam, że nie na każdym projekcie zarobię, ale chciałam sprawdzić rynek, chciałam wiedzieć, jak jeszcze można call center w Polsce, że tak powiem, wykorzystać, jak inne branże, co mogą zlecać do call center, żeby ich zyski były większe. Bo też na przykład mają 4 handlowców, którym się nie chce dzwonić na przykład na zimno, tak? Czyli bezpośrednio do klienta. No to mogą wynająć mnie. Czyli jeszcze ten kolega tutaj nie musi zabrać zespołu, wystarczy zatrudnić nas. Tak? Oczywiście. Albo może się nauczyć, może wynająć mojego męża, który przyjedzie i da ci schemat, nauczy twoich pracowników, da ci narzędzia, jak możesz zarządzać i tak dalej, i tak dalej. Bo ja tu dzisiaj jestem tylko gościnnie. Jak widzicie państwo, zbyt dużego doświadczenia w przemawianiu nie mam, ale mam nadzieję, że coś sensownego z tego wykładu wyniesiecie. Ale tak. Dziękuję.